żadną was, która się przymierza do bycia w naszej komisji, chciałem zobaczyć, jak pracuje. Proszę Państwa, jest porządek posiedzenia. Czy są uwagi co do porządku posiedzenia? Dobrze, głosujemy. Kto jest za takim przyjęciem porządku posiedzenia? A mam jakieś wyjście? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do punktu numer 1. Witam pana Piotra Świkiewicza i oddaję głos. Można by mówić w dzisiejszych czasach, że one są skomplikowane.
chciałem wymienić kilka takich 10 punktów, których na pewno nie są to wszystkie wyzwania, które w naszym czasie przynoszą młodzieży i rozwojowi młodzieży, ale troszeczkę pokazują, gdzie dzisiaj ten punkt ciężkości się mieści. Więc na pewno mamy zmiany kulturowe i społeczne, które dotykają funkcjonowania te rodziny rekonstruowane, wielokrotnie rekonstruowane, patrzmy jak to się mówi. Rola rodziny, która jest właśnie troszeczkę dzisiaj rozproszona, czyli jest jakaś taka dyfuzja tych zadań rodziny. Od rodziców się tu dużo wymaga, to rodzic ma pilnować, czy dziecko wchodzi na komputer, prawda, po to, że poprawy, czy nie, o której chce spać, czy ogarnia lekcje, a z drugiej strony możliwości tych rodziców są dużo mniejsze niż kiedyś. Więc to są duże rody. Być może w jakichś komentarzach, artykułach i moimi komentarzami, to wtedy byłoby trochę więcej porozmawiać. Na pewno do nas współczesnych wyzwań bezpośrednio dotykających warunkowego rozwoju młodzieży należy coś, co określa się dzisiaj wpływem tożsamością. To znaczy, że młodzi w tej formie, bo którzy osiągają stan dojrzałości społecznej. Oni są fizycznie dojrzali, nawet szybciej dojrzewają teraz niż kiedyś fizycznie, natomiast wolniej społecznie, wolniej tak emocjonalnie. Mówią psycholodzy rozwoju, że wydłuża się tak zwane moratorium rozwojowe, czyli ten okres taki przejściowy, kiedy on już nie jest dzieckiem, ale już nie jest dorosły, tak trochę dobrze nie wiadomo, kim jest. Młody człowiek wychodzi w fazę kwiatową, czy chłopak, czy dziewczyna, doświadcza nieciągłości rozwoju. I musi tak ciągłość, bo bycie dzieckiem będzie wiedzieć. Tak, jeśli ten założ pod nosem, wczoraj, w piątek, rozmawiałem z takim młodym człowiekiem, który, o którym mama prosiła, żeby tu porozmawiać. Proszę nie wspominać, że on ma taki wąsik, bo się sypnął, bo on bardzo nie był, bo musi jeszcze nie wspomnieć. Czyli są zmiany, tak, które odbierają tą rolę, jaką wcześniej mieli. Już nie jesteś dzieckiem, a to już nie będą funkcjonować. I tak zawsze nie było. Natomiast w dzisiejszych czasach to wyburzanie się moratorium obserwuje, te tożsamości w okresie dorastania znajduje się coraz bardziej wpływy. Trzecia rzecz, propozycją tożsamości w dzisiejszych czasach staje się niedojrzałe. Coś, co kiedyś było niemożliwe, jakby nie istniało coś takiego. Natomiast dzisiaj jest coś takiego, jakby młody człowiek są warto być niedojrzałe. Bądź sobą, w sensie sprawdzić swoich praw, nie musisz akceptować różnych wymagań, nie musisz adaptować się do społeczeństwa. Bardzo być niedojrzałym, tak można dostrzec. Tak mówią ludzie, panu oddawili słowami, czyli niedojrzały mężczyzna na przykład. Ten niedojrzały dzisiaj ma formy takie zewnętrzne, postaci ubrania czy muzyki, ale ma też te formy głębsze. Do tych wymagań procesu socjalizacji, jakie stwarzamy, my dorośli, prawda, społeczeństwo, szkoła, rodzice i tak dalej. Więc niedojrzałość dzisiaj jest jakby jedną z ofert tożsamości. Też istnieje coś takiego jak seksualizacja rozwoju dzieci i młodzieży. W 2005 roku pierwszy raz użył to na dużą skalę tego słowa, to było Rady Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, które mówiło o seksualizacji rozwoju dziewczyny. Do tamtej pory to pojęcie znosiło dużą karierę. Dzisiaj wielu naukowców musimy je pobadać, fakty, które były pokazywane, że to zaciesza w sposób rozwojowy, to forą można budować, ale to tak generalnie wszystko. Seksualizacja oznacza, że jakby rozwój seksualny jest zdecydowany na czas pierwszy. I ta tożsamość seksualna, ale nie są potrzeba do tego służby, a jest to potrzeba. Zanika społeczna funkcja, to już negatywnie na
zauważył, że wyłączanie rocznego i zorganizowanie wywołuje zjawisko anonim. Myślę, że można by powiedzieć, że taki trochę świecki prorok, bo dzisiaj mamy dokładnie to, mamy anonim, kryzys samowolny. Nie wiadomo, co jest dobre, a nawet niektóre rzeczy złe stają się wartościowe. W dwóch miejscach w Stanach Zjednoczonych, w czy może być środka salaryzmiczna. W myśl wartości konstytucji, bo wolności słowa, satanicznie przedstawiają własne szoki. A nasze wartości, które się nazywają wartościami, po prostu patrzymy w konstytucji władz demokratycznych, to jest przykład właśnie anonim. Co jeszcze na tą naszą młodzież wpływa? No, to, o czym wspomniałem na początku, to może to nie będę rozwijał, też nie trwały związków emocjonalnych, często zmiany partnerów, to, że jest kłopot z utrzymywaniem się relacji takich całożyciowych, przysięgi na całe życie, do śmierci. Dzisiaj już traktuję jako takie trochę jednak na wyrost, że to jest symbol, ale tak niekoniecznie. Więc to też na naszą młodzież wymaga, obserwuję, że ta nietrwałość też do ich życia, tego młodszego życia emocjonalnego przenika. To jakby z jednej strony, a z drugiej olbrzymie potrzeby do bliskości, do właśnie bycia w zależności, bycia w związku, do czerpania takiego wsparcia, siły psychicznej właśnie z tej bliskości. Więc z jednej strony duże potrzeby kontrolowe, a jednocześnie informacja, jaką młody człowiek dostaje, to nie będzie trwało na zawsze. To się może szybko zmienić. Mamy to, o czym też wszyscy Państwo wiedzą dobrze, te pośrednie formy relacji, więc znaczenie nabierają komunikaty cyfrowe, czasem większe niż te normalne, interpersonalne. To też jest moralnie taki udany przykład, kiedy rozmawiam z młodym człowiekiem, rozmawiałem, tu powiedziałem, on mi odpowiedział, miałem taką poważną rozmowę z tymi dziewczyną, a często się spotykać, nie, to wszystko było na Messengerze. Także on ciężko, poważnie rozmowy prowadził, nie tylko te twarzy, rozmówcy, ale uważam, że poważnie pogadali. Dlatego też powiedziałem, że duchowe znaczenia są takie, bo czasem pan wie, że nie przyjdzie się do nas. To każdy korzysta na to ze Skype'a, czy jakiś komunikatowy, ale dorośli mają tendencję na to, że to poważnie mają przeszkodzić. Musieliśmy szybkie końce jakieś doskonałe tutaj przechodzić. Mamy taki
mem misji pokazał, szanuj swoich rodziców. Skończyli szkołę, nie korzystając z Google'a. Ja bym bardzo chciała podziękować, myślę, że w imieniu tutaj wszystkich Państwa radnych za bardzo interesującą prelekcję. No i uprzedził Pan tutaj moje pytanie, właśnie w czym my jako radni możemy pomóc. Bo rozumiem, że reprezentuje Pan poradnię, tak, specjalistyczną psychoprofilaktyki i terapii rodzin. Tutaj mam ten informatorek, który wydaliśmy z okazji 25-lecia działania poradni, więc chętnie bym się tutaj poradnia jest częścią zespołu poradni. Mamy drugą poradnię psychologiczną radną, która standardowe zadania oświatowe podejmuje. Naszym organem prowadzącym jest właśnie Urząd Miasta, Urząd Oświaty. I staramy się poradzić bardzo potrzebę oświatową zespołu poradni.
kogo kolejcy są zasypani prośbami ze szkoły. Dzisiaj nawet dwa telefony odebrałem, żeby on przyszedł do rady pedagogicznej albo spotkał się z klasą. Tego rodzaju problemów nagle byliśmy, prawda, tak wyżej w stół, a to życie z całego miasta się odezwały. I o tej chwili, żeby już nie zostały, bo już dzisiaj jest bardzo dobrze. To chyba największe problemy, bo to jest to, że proszę, żeby byliśmy zapotrzebowani, jak to tutaj jest, szkoły. Czy mamy kolejne pytania? Nie wiem, proszę bardzo. Ja w takim razie zaproponuję się brawami podziękowania. Teraz to tutaj zgłoszone te problemy, zastanowiliśmy się z radnymi, jak w taki sposób pomóc, bo no jest to bardzo ważna rzecz, że nie możemy młodych ludzi zostawić bez pomocy, bo to może pójść po niezły kierunku. A jeszcze przepraszam, chciałem. Proszę bardzo, proszę. Tam przy tam pani się zgłaszała, więc może ja. Ale pan radny. Tak, dobrze. Bo ja chciałbym zapytać, czy państwo w poradni w jaki sposób analizujecie kwestie funkcjonowania, ja wiem, różnego rodzaju instytucji w Lublinie, które mają wpływ na te sprawy, o których pan mówi, na tą demoralizację młodzieży, na deprecjonowanie roli rodziny, na przewartościowanie wartości. Ja tu mam na myśli, bo trochę obserwuję, wiele działań lubelskich instytucji kultury. Być może jest taka moda w tej chwili na takie niszczenie wartości. To jak gdyby ta rewolucja kulturalna gdzieś tam z lat 60. ona dociera w tej chwili takim zupełnie złym obrazem i złym przekazem do Polski. Natomiast czy państwo to obserwujecie i w jaki sposób sygnalizujecie? Bo jak obserwuję propozycje kulturalne tak zwane w wielu lubelskich instytucjach kultury, no to tak naprawdę widzę, że tam jest propozycja właśnie niszczenia rodziny, to po pierwsze. Po drugie, przewartościowania tych wartości. No bo taki przykład, tak? Kiedyś byłem w Centrum Kultury i była propozycja no, przedstawienia jakiegoś teatralnego, tak? W którym zachętą było taki cytat, że miłość zazdrości, miłość szuka poklasku, miłość, no tam prawda, całe przekręcenie, odwrócenie do góry nogami hymną miłości, tak? Albo to, że my jako samorząd miasta Lublina, wspierając te instytucje kultury, mamy wpływ na to, powinniśmy mieć wpływ na to, jaki przekaz stamtąd idzie, a prezydent, odpowiadając na interpelację, pisze, że on nie będzie cenzorem i będzie dopuszczał różnego rodzaju właśnie takie pseudotwory, które de facto niszczą to wszystko, co w tradycji polskiej jeszcze jakoś się zachowało. Tak? I to będzie postępować podobnie jak ten ostatni marsz nazwany Paradą Równości, a de facto jest to parada dewiacji i takich różnych zachowań, które
nie są jakby, nie wpisują się w tradycyjny nurt czy w tradycyjne wartości, tak? Nawet nie wpisują się w to, o czym Konstytucja mówi, że rodzina to jest związek mężczyzny i kobiety, a tutaj się na siłę nam wciska i naszym dzieciom wciska się zupełnie inne podejście do życia i do świata. Czy państwo w jakiś sposób to widzicie i czy macie jakieś oceny takiego stanu rzeczy? Zdominowało tutaj. Nie ma problemu, żebyśmy się z panem spotkali jeszcze w innym terminie. To jest takie pokazanie. Celem tego spotkania jest tylko pokazanie, zaznaczenie pewnych rzeczy. Jeszcze raz dziękuję i brawa mi podziękuję. A oni się zgłaszają. Nie, bo tu mamy porządek. A, czy pan coś, ale coś ważnego? Bardzo istotne, wydaje mi się, że bardzo istotna kwestia. Cieszę się, że ten problem, który pan znalazł się pod... Ale proszę pytanie, pytanie proszę. Nie jest moje pytanie. Pytanie to, że nie ma pytań, to... Ale ja chcę poprzeć stanowisko. Dobrze, ale proszę panią, teraz pani głos. Tylko pytanie, idziemy dalej. Dziękuję bardzo. W takim razie, proszę państwa, brawa dla pana. Pani ma ochotę, pan Piotr z panią porozmawia ze 4 lat. A to dobrze, to później będę słuchał wisiowy. Dobrze, wchodzimy. Bo mamy tutaj porządek dosyć rozliczny, a następnego. Komisja numer 2. Czy mamy pytania ze strony państwa rady co do punktu numer 2? Nie mamy. Głosujemy. Nie, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Nie wierzę. Ja to przyjmujemy. Za to jest zapoznanie się. A mówimy o zapoznaniu się, to nie, przyjmuję. Głosujemy, już nie było pytań, głosujemy, coś to... tam czy głosowanie. Przyjmuję. Przewodniczący, mieszkaniec ma pytanie. A. Panie przewodniczący, mieszkaniec ma pytanie. Nie ma pytania. Dlaczego? Jesteśmy w trakcie głosowania. To jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Druk 16, 12, 31. Teraz za tą prawką. Tak, prawda, tak, tak, wszystko pisze. 2, 4, 5, 5. Dobrze, kto jest, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu numer 3. Czy są pytania z państwa rady? Nie ma. Nie ma. Głosujemy. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Głosujemy. Kto jest w trakcie głosowania? Wraz z autoprawką. 2, 4, 5, 6, 6 osób. Ja udzielę panu głosu co napisze. Dobrze. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie przewodniczący, ale też nie będę, dlatego że mieszkaniec ma pytanie w związku z tą tym punktem. Dobrze, niech pan udzieli wniosku w sprawie ustawy więzionych. Panie do... może wy jakoś zareagujecie, to pamięć na przewodniczącego. Ja prowadzę porządek obrad. Ale odbiera pan prawo mieszkańcowi. Przechodzimy do punktu 4.1. Zgadza pan zareaguje. Czy pan zareaguje? Czy, ma, czy są pytania ze strony państwa rady? Ale który pan zareaguje? Punkt 4.1. Ja. Proszę bardzo. Chciałem zapytać, bo to jest zmiana uchwały na 2018. Chciałem zapytać o dochody, ponieważ mamy zwiększenie w punkcie dochody o 14 120 i chciałem zapytać o
o dochody w związku z korzystną realizacją dochodów 11 milionów z gminy i 3 miliony z powiatu w podatku dochodowego od osób fizycznych. To teraz się jakby w sensie wiedzieliśmy to, że będzie taka, czy nagle niespodzianka, bo mamy więcej. Czy w budżecie na 2018 na 18 nie było przewidziane tego dochodu o te 14 milionów, czy po prostu teraz mamy niespodziankę, że rzeczywiście o te 14 milionów to nie ma suma, bo ja rozumiem, że zwiększenie dochodu o tam milion, ale nie 14. I pytanie, skąd to się wzięło? Jeśli chodzi o uchwałę budżetową, to wysokość miał prawdopodobnie od osób fizycznych została przyjęta w wysokości, jaką przewidział minister finansów w swoim uchwałom, jak szacuje, że ona będzie dla miasta Lublina wyglądała na rok 2018. W trakcie tego roku, no szczególnie w drugim półroczu, dochody rosły. Czyli realizacja w stosunku do zaplanowanych dochodów wskazała, że będzie wyższa kwota niż szykuje na planie na rok 2018. Pracujemy, że ta kwota na pewno zrealizowana, bo jest już 60 grudzień, więc wiemy, za 11 miesięcy ja otrzymuję 80% udziału za miesiąc listopad, który będzie miesiąc grudnia. I taka niespodzianka, można powiedzieć, że super. No, cieszymy się, miło. 14 milionów to bardzo dużo. No. To więcej, jest tak? Na takim poziomie, czyli że przekracza planowaną przez miasto. No i to pomogło nam zabezpieczenie pewnych wydatków, które musimy jeszcze zabezpieczyć, jeśli chodzi tak naprawdę najwięcej oświadczeń. To są głównie. Widzimy w wydatkach, bo już ta kwota, więc widzimy, że została skonsumowana. Dobrze, głosujemy punkt 4.1. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 2, 4. Proszę wyżej ręce. 4 osoby. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pozytywna opinia. Przechodzimy teraz do punktu 4.2. Czy są pytania są Państwa radnych? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 2, 4, 3. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pozytywna opinia. Przechodzimy teraz do punktu 4.3. O delegowanie radnych do składu komisji porządku publicznego. Mam pytanie. Proszę bardzo. My jak gdyby opiniujemy w tej chwili projekt uchwały, a członków tej komisji będziemy wybierali podczas posiedzenia Rady Miasta. Czyli dzisiaj nie musimy zgłaszać kandydatów. Ja tylko powiem, żebyśmy tylko zaopiniowali, to dlatego nie zgłaszali kandydatów, bo to jest tak. Kwestia rozmowy na klubie. Tak. A ja mam pytanie. Proszę bardzo. Kto uczestniczył w ostatniej kadencji w pracach tej komisji? Uczestniczyła, ja byłem, czyli gminy Ciurkowski, pan Tomasz Pitucha, później pana Tomasza Pituchę zastąpił Ci Sądor. Ale to dwie osoby muszą być, znaczy jedna z klubów. Tu jest w tym projekcie inna osoba. Dwie osoby. Projekt uchwały. Tak, no to wiem. Dobrze. Spotkania odbywają się u pana doktora autorskiego. Komisja jest społeczna. Dziękuję bardzo. Czyli głosujemy punkt 4.3. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Jednogłośnie. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4.4. Czy są pytania ze strony Państwa Rady? Sekundę, na szczęście czekam Państwa radnych. Czy są zostały Państwa radnych? Nie ma, tak? Dobrze, to proszę krótko, bo komisja pogodziła. Ja też to nie też. Krótko, bo widzę, że szybki jest czas procedowania. Przed Polskim Fundacją Samorządności my zgłaszaliśmy uwagi do komisji statutowej, która zakończyła już niestety pracę, bo mamy przynajmniej z dwie wątpliwości dotyczące tego projektu statutu. Ustawa znowelizowana w samorządzie gminnym mówi, że nagrania z posiedzeń Rady Miasta mają być dostępne do informacji na stronie Urzędu Gminy. Natomiast tutaj ten projekt mówi, że przed tej sesji nagrywa się danośnik elektroniczny, który przygotowuje się na zasadach określonych podjętych w przepisach prawa. I wydaje mi się, to nie jest jednoznaczne z tym zapisem, który mówi, że to nagrywa.
konsultacji społecznych i też chciałem wyrazić ubolewanie, że nie znalazł się w statucie zapis dotyczący tego, że komisje również są transmitowane i nagrywane. Chociażby ostatnie komisje budżetowo-ekonomiczne miały miejsce w sali obrad Rady Miasta, gdzie jeszcze kamery są, więc trzeba wcisnąć enter i można było te transmisje przeprowadzać. Niestety mieszkańcy nie mieli dostępu do tego, jak procedowała komisja w sprawie statutu miasta. Jeszcze też mam takie zapytanie odnośnie tego, bo zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym głosowania odbywają się za pomocą urządzeń, to są jawne urządzeń głosujących z porządzeniem tworzeniem jednego wykazu głosowań, a w statucie jest zapis, że dopuszcza się zliczanie głosów przez radę, czyli to nie jest jakoś nie wykluczać. Proszę bardzo, co nam tak zdarzyło? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te zmiany w statucie i te możliwości, które wspomniał Pan Prezes, one mieszczą się w zapisach ustawowych. Z jednej strony odniesienie w przypadku transmisji sesji rady do zapisów obecnie obowiązującego prawa wypuszcza na gminie, że mają się znaleźć później te nagrania w tych publikatorach, które ustawa w samorządzie gminnym wskazuje, czyli gdzie na stronie internetowej oraz w innym miejscu zwyczajowo przyjęto. I to będzie wypełnione. Natomiast nie pobieraliśmy tutaj zapisów ustawy zmienionej ustawy o samorządzie gminnym, tylko doprecyzowaliśmy konieczność realizacji przepisów w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o transmitowanie posiedzeń, obrad poszczególnych komisji, dzisiejszy ustawodawca nie określił tego obowiązku. W związku z tym my również to nie prowadziliśmy ani do statutu, ani do regulaminów działania, jeśli tak by można powiedzieć, komisji Rady Miasta. Przede wszystkim z uwagi na kwestie techniczne, ale nie tylko. Sali porozmawiania zawsze odbywają się obrady, w związku z tym, gdyby dopuścić obligatoryjną czynność nagrywania również obrad spraw poszczególnych komisji, to niestety musieliby się dostosować się również technicznie, na dzień dzisiejszy takiego wymogu prawnego nie ma. I ostatnia kwestia, jeśli chodzi o głosowania imienne, one są realizowane zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w tym również ustawa dopuszcza, jeżeli nie działają urządzenia elektroniczne, to dopuszcza określoną możliwość głosowania. W tym wypadku jest to głosowanie poprzez podniesienie ręki, wpisanie głosów przez radny obecny obrad. Oczywiście ta informacja ręki musi być podana tak samo jak przy głosowaniach, przy wykorzystaniu środków elektronicznych. W trybie praktycznie od razu do publicznej wiadomości, jak poszczególni radni głosowali. To jest tylko jak gdyby uwzględnienie możliwości czy realizacji ustawy o głosowaniu imiennym w przypadku, kiedy nie działają środki techniczne, nie działają środki informatyczne. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, mieszkanie z prosioną. Ja jeszcze. Sprawa pisiony pana tutaj nie poproszę. Panie Przewodniczący, pan dyskryminuje moją osobę, bo udzielił pan głosu panu Jakubowskiemu, więc... Dobrze, bo wiem, że pan Jakubowski krótko. Panie Przewodniczący, pan Piotr mówił pięknie o anomii. Ja powiem o bezduszności, pana bezduszności, bo wywołał pan proszę, prawa. Proszę mnie nie obrażać. Ale pan nie obrażał panu zacznijmy się od głosowania. Kto z państwa jest... Ja chciałam zadać pytanie jeszcze. Panie, ja chciałam zadać pytanie panu prezesowi fundacji. Pisał pan do prezesa Rady Ministrów, o czym pan poinformował na komisji. Czy otrzymał pan odpowiedź? Bo jestem ciekawa. A dodam, że my jako radni otrzymaliśmy opinię podpisaną osobiście przez prezesa Rady Ministrów, iż nie wnosi żadnych uwag do tego projektu. Otrzymałem odpowiedź od ministra spraw wewnętrznych i administracji, dostał to od prezesa Rady Ministrów z informacją, że przysługuje nam zastrzeżenie do wojewody w sprawie podjęcia uchwały o statucie ślubnym prezydentowi. Ale do tego szczegółów nie odnosi. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja chciałbym zwrócić uwagę, że rzeczywiście wydaje mi się, że nie powinniśmy traktować nikogo w ten sposób, nawet jeśli wiemy, że za chwilę będzie tutaj inna komisja. Że ale nie... ja pana dopuszczam do sprawach wniesionych, zejdziemy do ale samej ja wiem, tylko panie przewodniczący, to i tak niczego nie zmieni, bo nawet w sprawach wniesionych będziemy tutaj słuchali pana i będzie jakaś dyskusja ewentualnie albo nie.
A pan zapewne, jak twierdzi, ma konkretne pytania do konkretnych uchwał, czy konkretne uwagi. W związku z tym wydaje mi się, że zarówno pani chciała zabrać głos w trakcie dyskusji o problemie poruszanym przez dyrektora poradni specjalistycznej, jak i pan chciał zabrać głos czy to w sprawie budżetu, czy teraz w sprawie statutu miasta Lublina, więc wydaje mi się, że nie róbmy takich rzeczy. Nawet jeśli komisja rozpocznie się następna 10 minut później, to nic się złego nie stanie. Tak mi się wydaje, więc uważam, że powinniśmy dopuścić z takim zastrzeżeniem, że krótka... Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przechodzimy teraz do punktu 4.5. To pytanie sobie Państwa Rady. Nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 2, 4, 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pozytywna opinia. Przechodzimy teraz do punktu 4.6. Czy są pytania ze strony Państwa Rady? Proszę bardzo. Ja mam pytanie co do tego programu, mianowicie czy z tego programu finansujemy tak zwaną Izbę Wyższej? Oczywiście. Izba Wyższej jest w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej. Środki przekazywane z programu są przeznaczone na realizację zadań Centrum Interwencji Kryzysowej. Jest podejmowane działania profilaktycznych wobec osób, które opuszczają tę izbę. Także jakaś część tych środków, owszem, jest przeznaczona. Nie można powiedzieć. Jaka, panie dyrektorze? Ja powiem ogólnie, że na Centrum Interwencji Kryzysowej w budżecie zapisana jest kwota, o ile pamiętam, około 3,5 miliona złotych. Na Centrum Interwencji Kryzysowej. Chciałem powiedzieć, że to jest niezgodne z prawem, to co robicie. Chciałem powiedzieć, że żadne środki z tego programu nie powinny być przeznaczane na finansowanie Izby Wyższej. Żadne środki. Jeżeli nie ma, jeżeli jest to finansowane, jest to niezgodne z prawem. Wszystkie te środki, które są z tego programu, powinny być na profilaktykę dzieci i młodzieży z rodzin pośledzonych alkoholizmem i tak dalej. Więc my robimy olbrzymi błąd, jeżeli jakiekolwiek środki zostają wydawane na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. Ja dowiedziałem się ostatnio, że na Izbę Wytrzeźwień olbrzymie środki, jak nie stuprocentowe, idą właśnie z tego programu na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. Odnosząc się jeszcze do tych słów pana radnego, chciałem powiedzieć, że nie jest to Izba Wyższej, jest to środek wczesnej interwencji. Tak się to nazywa, panie dyrektorze, tylko no, jeżeli my 100% środków na utrzymanie tego, co pan powiedział, przeznaczamy z tego programu, to to jest niezgodne z prawem. Jeżeli i nie wiem dlaczego Rio, nie wiem kto opiniuje to, mam nadzieję, że szybko to zostanie zmienione, ponieważ to jest niezgodne z prawem. To jest moja opinia i nie wiem, proszę o interwencję, nie wiem, może pana radcy prawnego, czy tak powinno być, czy nie. Dowiadywałem się w innych miastach, że z tego programu nie możemy wydawać środków na ten cel. Ale to jest, przepraszam pana, jeszcze pana, to są środki, czy znaczy programu. Nie na działalności, na realizację programu. Ale my nie możemy przeznaczać z tego programu żadnych środków na utrzymanie tego, o czym mówię, czyli Izby Wyższej, czy tam jak to się nazywa. Nie możemy. Na pewno ani złotówki nie wydajemy na utrzymanie tego ośrodka. Ani złotówki. Natomiast na realizację zadań związanych z profilaktyką, szeroko pojętą, nie tylko dzieci i młodzieży, bo te środki finansowe z innego programu profilaktyki to nie tylko profilaktyka na rzecz dzieci i młodzieży, tak jak pan radny przed chwileczką powiedział, ale również na profilaktykę, na działania
alkoholowej, jeśli tak to można powiedzieć, również dla ludzi dorosłych. Wspieranie rodzin. Są realizowane. Myślę, że bo tutaj pan dyrektor ewentualnie może zweryfikować, ale myślę, że wydatki z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają i to dość wnikliwej analizie i ocenie również Regionalnej Izby Obrachunkowej. Gdyby taka była sytuacja, że utrzymywana jest określona struktura z tych pieniędzy, dawno już byłaby zakwestionowana. Ja mam pytanie jeszcze. Ja nie mówię tutaj o utrzymaniu komisji, która się z tego utrzymuje w tamtym roku. Była taka sytuacja, że zostały te środki pomniejszone. Natomiast mówię tutaj o tym, że niech mi pan sekretarz w takim razie wyjaśni, jaką profilaktykę stosujemy w Izbie Wytrzeźwień do osób tam przebywających. Jaki program jest do osoby, która jest przyjmowana z ulicy, nietrzeźwa, przebywa tam do momentu wytrzeźwienia i wyjeżdża. Jakie są tam programy realizowane profilaktyczne? Bo ja nie wiem. Na pewno jeśli chodzi o przyjęcie do tej placówki osoby, no, która podlega, nazwijmy to, przebywaniu, jest ocena później przez lekarza w tej placówce, to oczywiście tutaj trudno mówić o zachowaniu realizacji określonego programu, ale tak jak pan dyrektor na samym początku wspomniał, z chwilą kiedy osoba już wytrzeźwieje, jest zwalniana z tej placówki, jest naprawdę, proszę państwa, i zachęcam oczywiście, żeby na którejś z komisji merytorycznych ten temat był zaprezentowany, jest objęta, z tego co pamiętam, kilkoma, ale nie chciałbym w tej chwili państwa wprowadzać łączy. Programami związanymi z właśnie profilaktyką, z przestaniem picia, z pewnymi działaniami wspierającymi pod względem psychologiczno-społecznym i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście te zadania są opisane w programach i te zadania są niefinansowane w ramach tego programu. Jest to też jakaś profilaktyka, żeby nie zamarł teraz taką choreą. Dobrze, czy jeszcze mamy jakieś pytania, panie radny? Ja mam taką prośbę o wyjaśnienie na piśmie i wysłanie, mam nadzieję, że do sesji, do uchwalenia tego programu, ponieważ jest dzisiaj poniedziałek do czwartku, żeby, nie wiem, państwo radcowie, pani skarbnik wyjaśniła, i ile z tego programu i czy my może, po pierwsze, ile zostaje przeznaczonych pieniędzy na utrzymanie Izby Wytrzeźwień i rocznie i czy my nie zrobiliśmy błędu, czy to nie jest błąd prawny i wyjaśnienie tej sytuacji prawnej na piśmie. Do czwartku. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, myślę, że stan prawny został jasny, klarownie wyjaśniony już chyba wielokrotnie, Szanowni Państwo. To jest kwestia przeznaczenia tych środków, bo pan sekretarz wyraźnie powiedział, ja to potwierdzam, że te środki nie mogą być przeznaczone na to, co pan radny określał, Izbą Wytrzeźwień, na te działania. Natomiast to już kwestia odpowiedzi, ja nie uchylam się, ale myślę, że stan prawny Państwu został wyjaśniony. To jest kwestia, czy one rzeczywiście są przeznaczone na te czy inne środki. To już jest kwestia nie oceny prawnej, a faktycznych informacji. Ja rozumiem, że to jest Państwa. To ja idąc jak gdyby w tym samym kierunku, w którym idzie Pan Radny Piotr Reś, chciałbym może w takim razie poprosić o takie wyjaśnienie, jakie środki miasto Lublin wydatkuje na Centrum Wczesnej Interwencji Kryzysowej i jakie środki w tym właśnie pochłaniają te programy profilaktyczne, które tam, czyli ile nas kosztuje jako miasto utrzymanie tego Centrum Wczesnego Interwencji Kryzysowej, jaka to jest kwota, tak, a jaka kwota to są te programy, tak, bo może się okazać, że my nazywamy programami całość tej kwoty, którą przeznaczamy na funkcjonowanie Centrum Wczesnej Interwencji Kryzysowej. Może to jest tylko kwestia nazewnictwa i stąd Regionalna Izba Obrachunkowa nie musi znać takich szczegółów i wiedzieć, że to mniej więcej właśnie w ten sposób funkcjonuje, bo rzeczywiście jeśli tak miałoby funkcjonować, no to nie jesteśmy do tego zobligowani w żaden sposób. A jeśli my jako miasto wykładamy jakąś kwotę i to wystarcza na
funkcjonowania Izby Wytrzeźwień, czy tego Centrum Interwencji, a dodatkowo jeszcze pensjonariusze tegoż w tej instytucji dostają wsparcie w postaci działań psychologiczno-pedagogicznych, czy jakichś tam jeszcze, no to wtedy rzeczywiście chwała miastu za to, ale pytanie, czy rzeczywiście tak jest. To nie ma, pan sekretarz przygotuje. Tak, bardzo proszę. Ja mam tylko jeszcze ostatnie sugestie, ponieważ wiemy wszyscy, że z tego programu jest utrzymywana to Centrum Interwencji Kryzysowej praktycznie w całości, a ściągalność tych osób, które tam przebywają, jest na poziomie, nie wiem, czy ktoś z tego co pamięta, 15-20%, czyli pochłaniają środki 3,5 miliona rocznie, jakby finansujemy to, a ściągalność jest praktycznie zerowa, można powiedzieć, więc jest to jeden z droższych hoteli. Tak, te całe środki powinny zostać w programie na właśnie wyjazdy dzieci, na utrzymanie komisji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie na finansowanie najdroższego hotelu w mieście. Ponieważ nie jesteśmy w stanie ściągnąć tych środków. Także to jest moja tylko opinia i proszę o wyjaśnienie w oparciu tego, bo trzeba to raz rozwiązać na zawsze i tyle. A 3,5 miliona, to wyobraźcie sobie Państwo, ile dzieci by wyjechało na kolonie i tego typu różne działania profilaktyczne, które by mogły pomóc tym dzieciom. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 2, 3, 4. Kto jest przeciw? 3. Kto się nie wstrzymał? Pozytywna opinia. Przechodzimy do następnego punktu 4.7. Czy są pytania do strony Państwa Radnych? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Głosujemy. 3 osoby. 4. Kto jest przeciw? Ja też za. 7. Momencie, powtarzamy głos. Kto jest za? Nie, 5. Kto jest przeciw? Nie, ja jestem przeciw. Przeciw, kto się wstrzymał? Pozytywna opinia. Przechodzimy teraz do punktu 4.8. Czy są pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę, głosujemy. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4.9. Znaczy tutaj sytuacja jest analogiczna do Komisji Bezpieczeństwa, prawda? Opiniujemy, tak, nie wybieramy. Tak, czyli przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 4.10. Czy są pytania do strony Państwa Radnych? Terminy 10 marca 2019. Pytanie odnośnie tych wyborów, ponieważ jednocześnie były zmienione statuty dzielnic i czy to się nie nałoży, czy to nie jest problem, że plus wybory, jednocześnie pewnie zaraz po wyborach, no bo nie wiem kiedy zaczną obowiązywać nowe statuty, bo na przykład w tych statutach są zmiany granic dzielnic. To nie będzie tak, że ktoś zostanie wybrany, a okaże się za miesiąc, że już mieszka w innej dzielnicy niż był przed wyborami. Jak to się ze sobą łączy. Pewnie można by było to zrobić ewentualnie w ten sposób, żeby zdążyć te statuty do naszego rodzaju przed wyborami, ale nie wiem, czy zdążymy, bo jeszcze muszą się odbyć konsultacje społeczne, czyli powiedzmy do końca stycznia, zakładając po czym jeszcze musi chyba Rada Miasta uchwalić te statuty, czyli to będzie gdzieś w lutym. Jeszcze wojewoda musi się opublikować w dzienniku urzędowym, to już ma to nie namaczać, a wybory, a nowa kadencja to jest nie tylko dzień wyborów, jeszcze okres poprzedzający zgłaszanie kadencji. Dobrze, panie przewodniczący, to nie jest problem. Ale to jest od razu 4.11. Ja otwieram pytanie tutaj pan sekretarz. Szanowni Państwo, propozycje zmian statutów, o których za chwilę będziemy mówili, oczywiście co do takiej propozycji szeregu kalendarza, który łatwo przyjąć, panie prezesie, łatwo też powiedzieć, że ta zmiana, jeśli wejdzie w życie, to będzie w życiu po wyborach. Czyli dokonywanie analizy
te zmiany, które są zaproponowane, nie dotyczą ani istotnych zmian w ordynacji wyborczej, ani granic, ani po wyborach. Jeśli zmiany statutu wejdą w życie po wyborach, prawdziwie nic nie widzimy tutaj jakiejkolwiek perturbacji, będzie miało to wpływu ani na wybory, ani bardziej na obsadzenie mandatu. Więc naszym zdaniem, jeśli te zmiany Wysoka Rada uchwali, rady zaczną je stosować. Oczywiście nie jest możliwe wejście w życie tych zmian łącznie z nową kadencją, no bo one na pewno będą dzisiaj. Czyli to było za kilka lat w takim razie. Dobrze, dziękuję. Czyli w mieszkańców Pawłowicza na przykład zostanie wybrany do Rady Dzielnicy Kościny, a w kwietniu zostanie mieszkańcem dzielnicy Beli i będzie członkiem Rady Dzielnicy Kościny wtedy, czy ten moment będzie wygaszony, jak to będzie prawnie? Znaczy, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Ta sytuacja, której pan też mówił, w ogóle nie jest związana ze zmianą statutu. Członek Rady Dzielnicy, miejsce zamieszkania, to jest kwestia wygaśnięcia mandatu. Jeszcze raz powtórzę, te zmiany nie będą miały wpływu na obsadzenie mandatu członków, bo nie ma zmian w ordynacji, zmiany nieprzewidywane są od za chwilę pewnie też w stosunku do ordynacji. Po wyborach na pewno nie będzie takich zmian. To trzeba do pana wyjąć. Znaczy, bo ja miałem pytanie, bo jeśli zmieniamy granice, to tak naprawdę, proszę zmienić. No właśnie, zmieniamy czy nie zmieniamy, ale no właśnie. No czyli pan, zostaje tak jak było. Dobrze, tak. Ale przepraszam, bo ja chciałbym zasygnalizować jedną sytuację, która według mnie jest niezgodna z tradycją nazewnictwa miasta Lublina. Ona wkradła się kiedyś z różnych powodów, nie ja nabroniłem, tylko pan Żanowski, Jacek. Otóż proszę zwrócić uwagę, proszę państwa, w historii miasta Lublina przez kilka wieków, jeszcze od Kochanowskiego albo i wcześniej, była wieś dziesiąta. Znaczy wieś dziesiąta podlubelska, później w składzie Lublina pojawiła się dzielnica dziesiąta. I ktoś bezmyślnie, nie zadając sobie trudu przeanalizowania historycznej więzi tej dzielnicy, czy mieszkańców tej dzielnicy, spowodował, że tak zwana wieś dziesiąta, która w obrębie geodezyjnym miasta nawet jest nazwana wieś dziesiąta, czyli taki obszar pomiędzy ulicą Wilczą, Głuską, rzeką Czerniejówką, a Majdankiem, obozem na Majdanku, znalazła się jako część dzielnicy Kośminek, co jest niezgodne z historyczną jak gdyby tradycją, czy z historią i z nazewnictwem, bo wieś dziesiąta, jak sama nazwa mówi, była wsią koło folwarku dziesiąta i tak naprawdę dzielnica dziesiąta zawsze stanowiła jak gdyby pewną jedność. Nawet ta część, którą kiedyś nazywano wsią dziesiąta, tak? Ona została sztucznie przyłączona do Kośminka, tym bardziej, że Kośminek to jest taka jednorodna dzielnica, dużo starsza takich domów XIX i początkowo XX-wiecznych w starym Kośminku oraz osiedla Maki i tych wszystkich nowych bloków, które powstały w latach 70. i 80. A akurat ta część domków jednorodzinnych starej wsi dziesiąta, o której pisał Kochanowski, nie ma z tą dzielnicą nic wspólnego. Nawet obręb szkolny zawsze był szkoła podstawowa numer 2, tak? Która mieści się na dziesiątym. Więc ta zmiana wydaje się konieczna do tego, żeby to powrócić, tym bardziej, że kiedyś tak było, tak? W Radzie Dzielnicy dziesiąta w roku 1997, kiedy powstała ta dzielnica, czy wtedy jeszcze osiedle dziesiąta, jednostka pomocnicza, tak było, dopiero gdzieś tam w roku, nie wiem, 2002 może to zmieniono, zupełnie przecinając więzi, tak, łączące mieszkańców jednej i drugiej części rzeki, brzegu rzeki Czerniówki. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do głosowania. Członek Rady Dzielnicy, panie przewodniczący, zostanie panu głos w sprawach wniesionych. Ale to dotyczy sprawy statutu dzielnic, wyboru do Rady Dzielnicy. Głosujemy punkt 10. Kto jest 4, 10? Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 4, 5, 6. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, pozytywna opinia. Przechodzimy teraz do punktu 4.11. Ja chciałam prosić o głos. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja przeczytałam te propozycje zmian i mam pytania zasadnicze. Odnośnie nazewnictwa również będę wnosiła, żeby dokonać zmian. Będę składała wniosek, żeby jednak nie przyjmować tego projektu na najbliższej sesji, bo wymaga jednak pracy. Górki Czechowskie, historia i dokumenty to nie były czechowskie, tylko związane ze Sławinem. Nazwa naszej dzielnicy Szerokie to jest w ogóle poza granicami Lublina, więc rzeczywiście należy trochę spróbować wrócić do historii, do dokumentów i jeśli zaczniemy taki krok, to nazwy zmienić, ale to mniej istotne. Ja mam następujące problemy dotyczące zapisu. Do określenia, że Rada zbiera się raz na 3 miesiące. Proszę Państwa, ja od ponad 20 lat ciągle tworzyłam Rady, jedną z pierwszych, nie pierwszą, ale jedną z pierwszych i doskonale znam statut i praktykę. Oto taki zapis pozwala na to, żeby pół roku Rada w ogóle się nie spotykała. I chciałabym, żeby zapis był precyzyjny, że jeżeli minie okres od ostatniej Rady i Rada nie zbierze się w ciągu 3 miesięcy, musi być doprecyzowany, bo proszę Państwa, Rada między innymi dysponuje rezerwą, opiniuje dokumenty i takie myki później niosą za sobą oto takie praktyki. Jest jeden członek Rady, przewodniczący zarządu, który decyduje, bo Rada się pół roku nie zebrała. Pan mówi, zebrała się 5 maja, mija 3 miesiące, ma jeszcze 3 na następne, więc pół roku. Doprecyzowany. Sprawa następna. Skutki braku zwołania, bo to skutki braku zwołania Rady, czy odwołanie. Proszę Państwa, musi być określone. Nie wyobrażam sobie, że Rada uchwałą określa, w jaki sposób zawiadamia się, formę zawiadomienia członków Rady o posiedzeniu. To musi być zapisane. Proszę Państwa, no, czy Rada Miasta ma takie uprawnienie, żeby uchwałą zobowiązywać, jak zawiadamiamy Radę? W statucie należy doprecyzować. Sprawa następna. Zarząd od 3 do 5 czy od 5 do 7. Również uważam, że jest to absolutnie niedopuszczalne. Nie można dawać dowolności, że od tylu do tylu. Wracam do ustawy o samorządzie, która wyraźnie mówi, prawda, o organach, które są. I proponuję, żeby był zapis, żeby był jasny zapis, 5 czy 3. Nie widzę potrzeby 7-osobowego zarządu w przypadku rad, które mają 21 członków. Nie twórzmy wielkich struktur. Natomiast w przypadku do 20, to tych rad jest. Ja mam ze sobą wykaz dość dużo i proszę Państwa, zapis 3 do 5. Jeden choruje członek, 2 panów, czy 2 panie, czy pani i pan, nieważne, 2 członków. W jaki sposób podejmują decyzję zarząd? Nie ma. Nie dajemy upoważnienia, bo prawo nie pozwala przewodniczącemu zarządu siły głosu. Więc co w takiej sytuacji? Więc nie może być 3-osobowy. Uważam, że jest to także zła propozycja. Sprawa następna dotycząca zadania, na przykład kreowanie. No inicjowanie tak, ale kreowanie to bardziej taki kulturalny, pochodzący wyraz odnoszący się do kultury, prawda? No, czy Rada naprawdę kreować? Ja bym nie pisała tego zdania, prawda? Tworzyć, no Rada nie tworzy. Jest tam dalej, następny wyraz niech będzie. Sprawa granic. Proszę Państwa, pytam wprost, bo są jednak zapisy dotyczące granic. Ja przeczytałam cały statut, zresztą wszystkie te projekty. Tam jest zapis zmiany granic, na przykład Czechów Południowych proponuje do ulicy Poligonowej. Proszę Państwa, ja nie wiem, bardzo proszę, żeby jednak przeanalizować z działaczami na dole. 2 problemy. W jaki sposób Czechów jest skomunikowany chociażby i docelowo, jeśli chodzi o tą część Górek Czechowskich? Proszę Państwa, Czechów to jest od spółdzielczości pracy nawet
I co, aż do poligonowej? Czy to nie jest absurd? Historycznie górki czechowskie teraz taką nazwę mają potocznie. To, co mówił Piotr, spróbujemy. Cała komunikacja tej części rejonu miasta jest od ulicy i będzie poligonowej, nie od Czechowa, więc nie widzę potrzeby takiego zapisu i my jako Rada wcześniej nie mieliśmy możliwości wydania opinii. I pytanie ostatnie. Jeżeli już, to pytam wprost, czy ten statut będzie przesłany do rad w celu konsultacji, od kiedy on będzie obowiązywał? Dlaczego my już w tej chwili, przyjmując termin wyborów do rad dzielnic, co jest bardzo słuszne i właściwe, i ten teren według starego statutu, natomiast z tym poczekajmy. Bo ja jako radna nie otrzymałam dokumentu, projektu zapisanego dopiero teraz zmiany statutu. Panie Mecenasie, proszę, szanowni Państwo, jeśli Państwo zobaczycie tytuł uchwały w uzasadnieniu, myślę, że dużo się wyjaśni. Po pierwsze, jest to uchwała w sprawie inicjatywy dokonania zmian. To już, a nie to jasne. Uchwała jest wyraźnie, w uzasadnieniu jest wyraźnie zapisane. Czyli inicjatywa. Praktycznie wszystkie te propozycje, poza kilkoma technicznymi, zostały wypracowane przez doraźną Komisję Rady Miasta Lublin. Nie będę się w tej chwili odnosił, ale chociażby ta kwestia ilości członków zarządu, to był wniosek komisji, to było na komisji przeprocedowane. Więc po podjęciu tej uchwały, ja oczywiście rozumiem, bo to są istotne, ponieważ mam absolutnie kwestie i tak samo. Po podjęciu tej uchwały, ponieważ ostatni paragraf w statutach dzielnic mówi wyraźnie, że zmiany statutu dzielnicy dokonuje Rada Miasta z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Rady lub na wniosek, podjęcie tej uchwały umożliwi, tak jak piszemy w uzasadnieniu, podjęcie, przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, możemy o nich mówić, będą opinie wszystkich rad dzielnic i z powrotem ta kwestia wróci do Rady Miasta już w celu przyjęcia. To dziękuję bardzo. Resztę to ja już, skoro tak, czyli nie jest to... Panie Radny, jest to inicjatywa. Jasne. No to resztę to ja sobie... Pierwsze zdanie to wniosek taki prosił o zapisanie w protokole trzeciej komisji, że w punktach 2, 4, 4, 4, 10 pan przewodniczący odmówił głosu panu przewodniczącemu. Ale skoro przewodniczący postępuje później. Do tego punktu to takie może pytanie bardziej, bo Rada Dzielnicy, w statucie ma zapisane, że Rada Dzielnicy głosuje z autorem za zarządu do 36 marca. Wybory będą 10 marca. I co w przypadku rad dzielnic, które nie zdążą z dnia wyborów głosować w referendum? Głosować absolutnie czy to będzie. Troszkę chwilę, muszą ją zrobić. Czy mogą nie głosować w ogóle? Dobrze. Zarządu w okresie, które jest możliwe z punktu widzenia obecnego terminu. Natomiast w sytuacji, kiedy no nie doszłoby do takowego splitowania, czyli nie było dyskusji na temat różnych powodów, na posiedzenie rady może być powołane, nie powołuje się to odbędzie. Inicjatywy dokonania zmian. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5.1. Czy są jakieś pytania, szanowni Państwa radni? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem zaopiniowania projektu? 2, 4, 5. Więc proszę ręce, które by wcześniej przyjęły. 2, 4, 5, 6. Ja też. Proszę do góry, bo naprawdę jeszcze raz, kto jest za? Jestem głośny. Jestem głośny, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5.2. Kto z Państwa jest, proszę bardzo. Nie, za. Nie, pytanie. Tak, głosujemy. Kto jest za?
Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Sprawy zbliżone. Proszę bardzo, pani chciała pytanie zadać. A ja to skończę. Dobrze, to po, przepraszam, to nie ma rady. Proszę bardzo. Teraz czas na pani. W internecie
na stronie internetowej urzędu i każdy z mieszkańców może się zapoznać z tymi materiałami, które dzisiaj były sprostowane przez Komisję Samorządności. O kwestię referendum, które się wypowiadał pan prezydent, bo nie widziałem w budżecie miasta zaplanowanych środków na referendum na temat Górek Czechowskich. I nie wiem, czy to referendum będzie, czy nie będzie, bo raz się mówi, że będzie, drugi raz nie będzie, ile będzie to kosztować, zmieni się kiedy się jest planowane referendum, kiedy w jakim trybie będziemy decydować o pytaniach na referendum, pytanie, kto złożył wniosek na temat referendum i czy będzie tego typu referendum. Bo tam referenda są w pewnym gdzieś tam wpisane, tylko że są pod pewnymi jakimiś tam zapisami, kiedy mogą się odbyć lub nie, więc ja pytam, bo wiem, że są takie doniesienia, że miało być na początku roku i ja nie mam w budżecie żadnych środków na to przeznaczonych. Jest poradni pan prezydent na ten temat się wypowie w najbliższym czasie, tak co do referendum, jak również co do całej procedury referendalnej, łącznie z pytaniami, które będą ustalone, jak również kosztów tego referendum. Macie dzisiejszy minister takiej informacji pewnej nie ma, w związku z tym nie mogę Państwu jej przekazać. Na pewno w najbliższym czasie pan prezydent się na to przekazał. Ale w budżecie nie ma środków na to. Ale wiesz, ja to jest panie radny. Jeśli chodzi o środki finansowe, to cały problem dysponowania takimi środkami, natomiast też są zapisane środki ogólne związane z realizacją zadań przez samorząd i tam też można o tych środkach mówić. Natomiast nie powiem panu w tej chwili, myślę, że nie do końca zostało nawet skalkulowane, a ile te koszty, czy jakie będą wydatki na potencjalne referendum. Czy my możemy panie podać tego typu wydatki w sprawie prywatnej działalności, gdzie to jest prywatny teren, możemy rozpisywać referendum w takiej sprawie? Panie radny, myślę, że pod każdym względem i tym formalno-prawnym, zasadności, potrzeby, jak i również strony prawnej referendum będzie to doprecyzowane, że będzie zgodne z prawem, jak i również jeśli chodzi o ogłoszenie referendum, to niesie za sobą określone okoliczności formalno-prawne i finansowe i też będzie to dopełnione pod każdym względem. Oczywiście na wiele czynności Państwo będziecie mieli wpływ poprzez chociażby decyzję Wysokiej Rady. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo informuję Panu. To są koszty. Koszty ekonomiczne. Nie, co Pan mówi, ale co jest tak? Pan Szefilkowicz, obecnie rozmowy porozumienia Pan Julia, członek dla rodziny Strzyka Południowej. Szanowni Państwo, to już jest po Waszej głosowaniu, więc to, co zrobię, to przypomnę Państwu, że stanowicie Komisję Praworządności i Samorządności. I dopuściliście Państwo do sytuacji, Państwo jako członkowie, gdzie przewodniczący, pomimo tej nazwy tejże komisji, uniemożliwił mieszkańcowi, zabrał co najmniej. To jest konkretne pytanie. Panie przewodniczący, naruszył pan artykuł 61 konstytucji. Proszę dać pytanie. 74. Pan może mi głos odbierać. Chciałem się upomnieć o podstawowe. Proszę o zadanie pytania. Po głosowaniu nad budżetem, gdzie wbrew opinii panelu antysmogowego i zobowiązania pana prezydenta w imieniu własnym i waszym, że zostanie przeznaczony 1 000 000 złotych na zwalczanie skutków bardzo złej jakości powietrza. Bardzo złej jakości jest 35 dni normatywnych, mamy 46 dni. Dobrze, proszę i przed posiedzeniem Rady Miasta zostanie przekroczony. Już nie mam o co pytać, ja tylko mogę stwierdzić, panie przewodniczący, że sprowadził pan ten podmiot, tę komisję do czasu z lat 50. ubiegłego wieku. Bo w latach 60. Panie Przewodniczący, kiedy PZPR w tym miejscu podejmował decyzję, nie odbierali mieszkańcom prawa do wypowiedzi. Ja mogę tylko podziękować. Po fakcie, Panie Przewodniczący, to o co ja mam pytać, czy Pana, czy Komisję? Na co mam zwracać uwagę jako członek Rady Dzielnicy, której chcecie zmienić status po wyborach
doprowadzając do sytuacji, o której mówił prezes Jakubowski, że będą zmienione granice i będzie zmieniona przynależność. O co można w tej sytuacji pytać? Ja więcej na komisję prowadzoną przez pana nie przyjdę, dlatego że poświęciłem swój własny czas, sprawy firmy, zostawiłem chorą małżonkę, zapłaciłem za parking, a pan mnie przetrzymał do samego końca, wtedy kiedy te moje pytania ładnie mają żadnego znaczenia. Przegłosowaliście państwo rzeczy tak istotne dla miasta i dla samorządności, aby pan bez zmiany statutu zmienił prawo stanowione w postaci konstytucji, jeszcze raz powiem to publicznie, złamał pan artykuł 61 konstytucji. Złamał pan artykuł 70. No nie będę pytać, gdzie pana szkolili. Dobrze. Chciałem tylko panu powiedzieć, że my tutaj opiniujemy projekt uchwał, natomiast jest głosowanie na sesji Rady Miasta. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję serdecznie. Prawie nie oczekuję, ani nawet jedno kroku. Dobrze, teraz czy są jeszcze jakieś pytania, proszę państwa radni, wszystko? Chciałem serdecznie w takim razie podziękować, chciałem podziękować panu przewodniczącemu za udział, za nagrywanie. Jeszcze raz wszystkim dziękuję serdecznie za udział. Zamykam posiedzenie komisji samorządności. Tak to wygląda.